Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Trackmanii. Dziś jest piąteczek, więc jest kulfoneczek. Oby tradycji stało się zadość, lecimy z tym koksem. Dzień dobry, kulfoniku. Dobry, jak ty trafiłeś na taka mapa, której nie jechałem? No, ja mam, powiem ci, że mam farta co do tego w takim razie. O kurde, jak to wylądować teraz? Oczywiście przygotowałem cztery mapki, których jeszcze wcześniej nie jechałem. Jak to, że co to, że jak? No właśnie nie ma tam tej mety, nie? A gdzie jest aha! O kurna, to już chyba... O, wybrałem też mapki, które większość z nich ma bardzo dużo łapek w dół. Więc to raczej nie będą najprostsze mapki, nazwijmy te rzeczy po imieniu. Okej, okay, powiedzmy, że... Nie, no... A jak tam tutaj metę dolecieć? Kurde. Ja nie mam bladego pojęcia. Ja w ogóle na razie nie mam pomysłu, jak to wylądować, żeby... Żeby w miarę to wylądować. Ty, nie mam po... Jak to? Co tu się... Chyba, że to jakoś pod kątem albo coś? Okej. Okay. Mam dobrą prędkość teraz. Mamy dobry rząd wybitnych specjalistów. Gospodarka idzie do przodu, a ludziom żyje no się coraz lepiej. Dokładnie tak. No to tak samo jest wybitna plansza, z tego co widzę, ale na razie... Kurde, nie wiem, czy zawsze miałeś jakąś prędkość mega osiągnąć, czy co, żeby tam tak dojechać fajnie, nie mam ale pojęcia. Powiem ci, że z dobrą prędkością to przejechałem i dupa, że tak powiem, i to nic nie dało. Tam trzeba na 100% pod jakimś kątem spaść albo coś. Z jakimś baczkiem, nie? Tak myślę. Najgorsze, że tu jeszcze na środku tam jest słupek, jak wyskakujesz, trzeba to od boku przeskakiwać. Jaki słupek? No jak już do mety lecisz, to tam jest taki słup w dół. Nie mam pojęcia, co tu trzeba zrobić. Zero w ogóle kumacji. Stary, coś ty za mapę wybrał. Ja! No nie, ja. No dobra, to byłem ja. Nie mam pojęcia. Ty jakiś pomysł, jakikolwiek, coś mądrego wymyślisz? Nie. Jaj mądrego wymyślić do poprzeczenia. jak to mówią urolodzy, odłóżmy jaja na bok, okej? Okay? prawie doleciałem, ale nie. No ja też tak prawie, jak mam wrażenie, że to było prawie, ale to wiesz, do czegokolwiek normalnego, to tam jeszcze była kilometrowa droga. Nie mam pojęcia, naprawdę, jak tam, co tam. Jest takie lekko skomplikowane. Znaczy, powiem ci nawet, że... Nikt na razie nie ma pojęcia, więc to mnie pociesza, że nie tylko my jesteśmy gamonie. Mhm. To by się jakiś GPS, nie ma to żadnego GPS-a. No właśnie chyba nie ma. Ej! A to przypadkiem nie trzeba... No bo czysto teoretycznie chyba wiem, jak to trzeba zrobić. Wpadłem na ten sam pomysł co ja, tak? W drugą stronę? Nie, nawrotkę. Nawroteczka. Na tym, na checkpoincie nawroteczka i... No. Nie, to nie ma sensu. Nie, bo to robią po 10 sekund, to także... Ale robią też po 17 i... I zastanawiam się, how miał kukuryku, kurde. Wiesz co? Właśnie się odbiłem od słupka, więc to chyba dobrze. Nie wiem, czy dobrze, bo ten słupek to cię raczej tak trochę hamuje chyba, nie? Ale w tym sensie, że no, czyli poleciałem w końcu do przodu, bo do tej pory to nawet do słupka nie dolatywałem. Aha. Ty, no i jak tam? Albo to jest tak turbo trudna mapa i... Albo jest jakiś trik na to, którego my tutaj nie ogarniamy. No kompletnie, no musi być jakiś kolejny bug, którego my nie znamy. Ty, a jakbym... A nie no, delete w ogóle cię cofa do startu. Aha, tylko tam się drugą stronę nie da przeskoczyć, bo próbowałem już. To mogło mieć... Delete mogło cofa do startu. Sens. No ale cofa cię do startu, ale w sensie, że restartuje całą planszę. Aha! Bo tak to miałoby sens, bo do tyłu jest meta. No tak, tylko już tam nie przeskoczysz. Ja już próbowałem nawrócić się i tam przeskoczyć i drugą do tyłu, po prostu do tyłu jest meta ze startu. A ty faktycznie. Tylko, że to nic i tak nie daje, bo deletując po prostu cofa cię, restartuje całą mapę. Tu checkpointa, rozumiem. Dokładnie, także no to byłoby proste, ale... No kurde, ciekawa mapa. No, podpowiedzcie w komentarzu, czy ktoś to przejechał i czy
O, tutaj może być jeszcze lepiej, bo tutaj to w ogóle jest 5 łapek w dół. 9 osób przejechało. Cicho, my to... A Jezus, ja wiem, co to jest za mapa. Mówisz? No, ale to... Ale wybrałem planszę. No. To jest, no, jedna z tych, co to, wiesz... Nosebug. A potem musisz tak polecieć, żeby dolecieć do mety, co jest impossible. A, bo to jest ta taka przerobiona mapa, taka inna tam, no. To jest ta, dokładnie ta. Ale wybrałem mapy. No myślałem, że jak wybiorę takie mega trudne, to wiesz, to będzie coś ciekawego, a tu... Ale podoba mi się reakcja jednego gościa. Wszedł już na tamtej mapie, wszedł. Teraz napisał hi by the way. Och, no, not this one! Left server. 9 osób do tej pory w ogóle to dojechało, czujesz? No to jest challenge. No jest to jakiś challenge, to prawda. Czy to miał być odcinek, której nie przejedziemy ani jednej mapy? No jest taka całkiem możliwość, no. To może porozmawiajmy, nie wiem, o pogodzie, bo ładna pogoda ostatnio. Pogoda się... jest przepiękna, no wiosenna pogoda jak ta lala normalnie. Ja już na motorze jeździłem. O proszę. O widzisz. To nawet tak, tylko że no niestety... Motobabowy Dukat się spsuł. O! W sensie, no chyba padł akumulator, bo no, nie chcę nawet zakręcić, tylko cyka. No tylko napycha. No właśnie napycha go odpaliłem, przejechaliśmy dookoła całą zieloną górę i nadal tylko cyka. Ale to, aha, no, Darek twierdzi, że to jest tak rozładowany akumulator po prostu, że mógł paść. Szukam prostownika, kto ma. No ja mam. Ło, cio. Nie. Cio. Kurwa, nie. Zobaczysz na nagraniu, co ja właśnie zrobiłem. Okej. Aż tak? Aż tak. Źle wylądowałem i się odbiłem od platformy z metą po prostu, a byłem na mecie. O nie. O nie. Byłem na mecie. O nie. Przysięgam, byłem na mecie. O kurde. Ja pierdolę. Ale jestem teraz zły. Jeszcze masz 3 minuty, to powtórzyć, okej? Okay? Ale wylądowałem to perfekcyjnie, z pełną prędkością po prostu, tylko że za późno zrobiłem airbreak'a i po prostu dziobem wyhaczyłem o, wiesz, o... No wiesz o co, o ten początek mety, nie? O tą półeczkę. I mnie wybiło w powietrze. Mi też teraz niewiele brakło, bym tak fajnie wylądował. Dupa. Ależ to zje... znaczy chciałem powiedzieć... Ależ to zepsułem, ależ jestem teraz na... No już tak blisko to jeszcze nie byłem. No. No ja trochę nie tak blisko nie byłem. No już się byłem, już tam leciałem ładnie, ale tak jeszcze brakło, no. No z metrów tu podestu mi brakło, no. No w złym momencie airbreak poszedł po prostu, no. Bo tam trzeba, ja... tam trzeba, że niemalże instantowo airbreaka zrobić. Tak, natychmiast trzeba na płasko lecieć, no. Kurde, no. Nie powtórzę tego teraz, to prawie niemożliwe jest. Aj, no teraz znowu prawie to wylądowałem, gdyby mnie nie pod... FUCK! Ale człowieku, no... Przysięgam, obejrzyj to nagranie, no już... Ja już oczami wyobraźni byłem, wiesz, już się cieszyłem z pierwszego miejsca w ogóle, człowieku, na... w tej tabelce. O, ktoś tu dojechał! No nie, Bartek to dojechał! Bratek. No to Bratek, no. Wiosenny Bratek już zakwitł po prostu i dojechał. Pierdziele to, no już naprawdę oczami wyobraźni byłem po prostu mistrzem tej planszy, nie? I chciałem powiedzieć, że podoba mi się ta plansza i że to jest S i w ogóle, a tu... No to jednak nie jest S. Znaczy się jest S, spierdoliłeś. No S tak, spierdoliłeś. Ja teraz nie mogę tam dolecieć na dół, na tę platformę w ogóle, nie? Co jest? Na jaką platformę? No, na lądowanie, żeby tam wylądować jakoś sensownie. A no tak, no bo to też jest trudne wbrew pozorom, żeby to wylądować dobrze. No mam ostatnią szansę teraz. No. Ach, no i mnie pod... Ale jestem teraz zły, ja pierdzielę, jak ja mogłem to tak spaprać? No. Było tak blisko. Zdawałeś się. Po prostu umiesz. No umiesz w nieumienie. Weź! Weź w ogóle, i tak cię wyprzedziłem, drugi jestem, zobacz.
Nawet jak nie umiem, to z tobą wygrywam. No tak, tak, tak. No dobra, kolejna plansza, która tam ma za to... A ja mam tu 56 loka rekord, a wyświetlało się, no, że nie mam, no... No bo cię odcyganiło. Odcyganiło mnie, no. No miały być tak pięknie, miały być nowe plansze, wywiady miały być, wizyty w zakładach pracy. No tak, dobra, tak. No to po prostu trzeba poprawić swój loka rekord tutaj i tyle, no. Ale na tamtą to jestem tak wściekły. No, kurczę, blaszka. Tak pięknie. No ja tu mam sobie, bo tu mam 92 lokal tej grze. Ja 56. Ach, teraz nie. To trzeba przejechać na full speedzie, bo inaczej na tej górce wylądujesz na grzbiecie poprzedniej. Tutaj chyba jednak zewnętrzną trzeba polecieć. Chyba tak właśnie, no bo wewnętrzną się na full speedzie nie zmieścisz. No odpuściłem gazu, już pewnie nie dolecę. Dobra, ale w miarę dobrze to... wylądziłem, więc dojadę do końca. Czas nawet nie najgorszy, bo tylko pół sekundy gorszy od mojego pyby. Pół sekundy w ogóle to nie jest zły czas. Najgorszy, no? Nie, no, ja będę przeżywał teraz jak mrówka okres po prostu tą poprzednią planszę. No. Być może to była jedyna okazja w życiu, żeby to dojechać, no. No, niby to ma... Ale słuchaj, no, nadal będziesz miał w mapach, których nie masz lokala, tak? Więc no, jak będziesz wybierał, to znowu już może na nią trafisz. Ach, znowu niepotrzebnie odpuściłem, bo trochę speniałem. No tam się w ogóle przez tunel tak dziś nie jedzie, bo ci to światło gaśnie, świeci się i to tak... Znaczy bardziej to, że jest tam na tyle ciasno, że wiesz, że... Dezorientuje to troszkę, nie? Okej. Okay. Wchodzę. Jest. Ale to spaprałem, ale ja to dziś papram. Jaka ze mnie jest pierdoła, to tylko ja to wiem. Już nie mogę tego tunelu pierwszego przejechać. Albo za ciasno, albo za szeroko, albo... A. Albo za, wiecznie za. Da, no. Ja dalej jestem pierwszy, słuchaj, z takim złym czasem. To znaczy, że na technicznych planszach już jest gorzej! Wszyscy jeżdżą tylko na farta! Nie wyrobiłem zakrętu po tunelu, za późno trochę przydriftowałem. A jego się nie driftuje? Tylko? Absolutnie, on jest full speed. Nie, ja go nie jestem w stanie zmieścić na full speedzie. Jesteś, tylko... No ja za szeroki jestem, za grubo. Tylko jeszcze ja nie wiesz. Dobra, nie poprawiłem pyby, ale znacznie poprawiłem swój czas. Co poprawia moje patrzenie na mój wynik. No już na pewno masz lepszy czas niż mój PB, także. Ja tu mam okay. 238 końcówkę. Teraz nice udesu. O kurde, przeleciałem człowieku aż za... Przeleciałem aż zdecydowanie za swojego PB. 25671. Pięknie. 54 loka rekord. No nie jakoś... W pozycji nie jakoś super to poprawiłem, ale... Ale zawsze coś. Zostawiasz sobie pole do popisu na kolejne rany, nie? Ach, przytuliłem, a 56 tysięcznych poprawiłem. Da się jeden i drugi zakręt na full speedzie. I ten tunel, i później przy wyjściu też, tylko trzeba w odpowiednim momencie po prostu skręcać. Mhm. A ten tunelowy trzeba zacząć szeroko. To się domyślam. I potem zmniejszać szerokość. I... przypierdzielę? Nie przypierdzieliłem? Ach, za późno zacząłem skręcać. To jest bardzo techniczna plansza w ogóle, lubię takie. Tak. Przy czym no tutaj też trzeba po prostu... Ta techniczność polega na tym, że trzeba w idealnym momencie zacząć skręcać i to tyle. I nie odpuszczać. I nie przestraszyć się tego. Tylko trzeba faktycznie w idealnym momencie zacząć skręcać, no. Bo to inaczej to nie ma takiej opcji. Musi być taki jeden moment. Tak. You have only one shot, do not miss the chance to blow. Ach, przytuliłem. Teraz, no. Co za co? Że się rozeminemił teraz. No nie, już nie poprawię, ale i tak jestem pierwszy, jestem z siebie dumny, poprawione pyby, już myślałem, że cały odcinek skończy się na takich porażkach jak poprzednim odcinku. Ja taki sobie czas, a jestem drugi. What? To objechałem gościa, który tam tą mapę do rady przejechał. To nie? Tamta mapa była na farta, umówmy się. No to powinien... Znaczy nie, żebym ubliżał coś bratkowi, absolutnie, tylko po prostu no, tamta mapa była na farta. No, była na farta, tylko tak, dlaczego ja tam jej nie przyjechałem, skoro była na farta?
O ty, czekaj, kolejna mapa, w której nie mam... Tylko 22 osoby to przejechały i jest łączna minus 3 w dół. Podoba mi się to, że gamer spadł ma 48 sekund, a Ciapari to 21. Ja znam tą planszę. No przecież myśmy ją jechali już. Ja to z Hunterem jechałem. Aha. Tu trzeba, niestety, żeby to przejechać, to musisz się wspiąć na szczyt górki. Szczyt górki. No zaraz zrozumiesz, co to, że trzeba się wspiąć na szczyt górki. No bo tam masz jeszcze przyspieszacze i musisz, jak już się ślizgasz, to musisz tamtędyk niestety to zrobić. Dobra, tylko jak tam się... Chyba to się trzeba tego słupka odbić. Nie. Tutaj to jest mechanika lodu. Czyli jak bardzo mocno skręcisz, to zaczynasz skręcać. Praktycznie jak już 180 stopni się skręcisz, to wtedy zaczynasz skręcać. No nie. Jeszcze mocniej. Po prostu skręć się 180 stopni. Po drugą stronę się skręca. O ty faktycznie. LOL? To jest mechanika lodu. LOL? Nie. Nope. No i niestety trzeba dojechać do ostatniego checkpointa. Znaczy nie do ostatniego checkpointa, tylko na szczyt tej góry, bo bez tego to ni huhu się nie wiedzie. Ej, to jest trudna mapa. Bardzo trudna, bo mówię, no... nawet kilka razy mi się udało w kierunku tego... wyhaczyłem tego checkpointa dojechać i gdzieś tam w okolicach mety być, natomiast... No za mała prędkość, za każdym jednym razem za mała prędkość i... To trzeba się wspiąć tam na góreczkę, nie? Wiesz, o której góreczce już mówię, prawda? Nie mam pojęcia. No tutaj, o, jak teraz masz przyspieszaczyk, nie? No. To musisz tam aż do tego znaku... Kurwa, właśnie, znowu ten, musisz się wspiąć aż do samego szczytu, tam do znaku tego, uwaga. Mhm. Żeby wyhaczyć też tamtego... Tylko to trzeba, kurczę, ominąć przyspieszacze. Tak. Trzeba to zrobić po Rammsteinie. Nie. I niestety właśnie to musi się wszystko zgrać, ale to też jest dosyć mocno na farta, więc powinno ci się udać. Brakło mi pod tę góreczkę. Trzeba jak najszybciej tam po ścianie wręcz przejechać. Dobra. Tylko że jak uderzysz w ścianę, to cię, kurczę... No właśnie, nie zawsze. Czasami jak wespniesz się jednym kółeczkiem tam na tą ścianę, to wręcz dostajesz takiego lekkiego boosta. No ale czasami się nie wespniesz. No to dużo farta, zero skilla. Okej. I jedziesz. Tutaj też Hunter myślał, że to trzeba uderzyć w ten słupeczek, a ja tu odkryłem właśnie, że nie trzeba absolutnie uderzyć w słupeczek. No i troszkę, kurczę, łapnąłem, nadjechałem troszkę pod tę górkę. Nie może na sam szczyt, ale trochę wyjechałem, ale... Ale to właśnie o to chodzi, że niestety trzeba, no, wyłapać tego górnego też przyspieszacza, bo bez tego to jest dupa. Mhm. Dupa jest. 22 osoby to przejechały. Bądźmy w tych 23. Czy tam 4, jak już ty też dasz radę, no. Okej, okay, jedź, tylko że skleiłem i dupa będzie. Dupa zimna będzie, niestety. To w ogóle by było fajnie to przejechać przy prawej stronie, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Czysto teoretycznie tak, ale to jest wtedy impossible do zrobienia. Mhm. 48 sekund, ja się zastanawiam, jak oni to zrobili w te 48 sekund, bo wiesz, kiedy tu już tracisz kontrolę, no właśnie, to przecież... O, ty tam powinieneś dojechać, właśnie tam. Wspinaj się, mój młody padawanie. Tak, tylko że no kurczę, wiesz, no... Opony trochę nie te. No i nic z tego nie będzie, niestety. A szkoda, bo czułem potencjał, ale no fajne plansze dzisiaj wybrałem, nie? Tak, tutaj nie mogliśmy dojechać. Fajne plansze wybrałem, nie marudź, to fajne plansze są. Się kompletnie nie znasz. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie, bajo!